Helena Boniecka. Powiedziała w swojej pracy doktorskiej, że musimy znieść karalność kobiet za aborcję, bo wówczas dopiero wygramy sprawy i aborcja będzie ludzie będą po prostu, zmieni się zupełnie podejście społeczne do aborcji, ludzie zaakceptują zabijanie dzieci. Bo jeżeli pozwalamy, żeby kobieta, ta, która ma chronić dziecko, ta, która odpowiada za to w stopniu największym, wiadomo, że oboje rodziców powinni chronić, ale to jednak Pan Bóg dał, że dziecko się rozwija pod sercem kobiety, nie pod sercem mężczyzny. Więc ta, która powinna w sposób szczególny odpowiadać za to bezpieczeństwo, jeżeli ona zgadza się, nie tylko zgadza się, ale czasami dokonuje aborcji, sama poszukuje takiego rozwiązania, to jakie inne miejsce będzie bezpieczne, tak? Dlatego nie możemy pozwolić na to, żeby duchy stalinowskich prokuratorów, którzy mordowali kwiat polskiego narodu, dyktowały nam, jak powinniśmy w chwili obecnej w Polsce żyć, gdy próbujemy odrodzić nasz naród. Gdy próbujemy wreszcie postawić nasz naród, podnieść klęczek, żebyśmy znowu żyli dumni. Nie pozwólmy na to, żeby nasze środowisko było rozbijane i na to, żeby inaczej, może tak bardziej optymistycznie, ufam, że obecny Sejm przyjmie projekt ustawy Stop Aborcji i wreszcie dzieci polskie będą bezpieczne, a za zbrodnie będzie odpowiednia kara. Bóg zapłać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, Radia Maria i gości w studiu. Dziękujemy Pani Katarzyno. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Tak, bardzo dziękuję za ten telefon. To Pani Katarzyna była, tak? Tak. Pani Katarzyna i to Złomianek, więc z miejsca, które słynie zaistnieniem Instytutu Studiów nad Rodziną. Tak, którego ojcem jest świętej pamięci arcybiskup Kazimierz Majdański. Zresztą pamięć bardzo żywa jego dzieła, którego dokonał, bo to był naprawdę człowiek z wizją, można powiedzieć, prorok własnych czasów, który widział potrzebę zajęcia się sprawami rodziny i to w sposób naukowy z ukierunkowaniem na moralność chrześcijańską. Ale wracając tu do poruszanych kwestii przez panią Katarzynę, ja nie chciałbym, żeby nasze tutaj spotkanie ograniczyło się do ustawy proponowanej, zapisów, jakie tam są, i dyskusją zamknęło się nad karnoprawnymi rozwiązaniami, które byłyby najlepsze dla kobiety, czy dla społeczeństwa, czy dla rodziny. Bo to rzeczywiście jest dyskusja na trochę innym poziomie. Przede wszystkim ja chciałbym podkreślić, że w tej chwili zapisy, które są w Konstytucji, nie dają za dużych możliwości tutaj manewru w formułowaniu zapisów ustawy. Dlaczego? Z jednego powodu. Artykuł 38 Konstytucji stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Ja tutaj bardzo mocno podkreślałem, że tak naprawdę to Konstytucja powinna dawać ochronę nie życia, ale chronić prawo do życia. Bo człowiek ma prawo do życia, a nie prawo do ochrony życia. To jest naprawdę, w normach generalnych to jest ogromna różnica. Jeśli Konstytucja chroniłaby życie jako takie, to byłby to zapis, który można byłoby przenieść wprost w każdą inną ustawę i zapis byłby jasny odnośnie ochrony życia. A skoro Konstytucja gwarantuje prawną ochronę życia, mamy dosyć ograniczone możliwości konstruowania zapisów w ustawie, która ma zabezpieczyć życie ludzkie. To jest pierwsza uwaga. Więc na pewno jesteśmy przed zmianą konstytucji, która ma
czasów, w których żyła pani Wolińska i jej podobni, i my niestety tej konstytucji nie możemy w tej chwili zmienić, bo jeszcze społeczeństwo polskie no, nie wybrało takiej reprezentacji, która byłaby zdolna do przeprowadzenia zmiany konstytucji. Więc to jest pierwsza uwaga. Druga, miejmy również na uwadze to, że od czasów, o których pani wspominała, to już są czasy zamierzchłe, naprawdę zmieniło się bardzo dużo, zarówno w prawodawstwie, w podejściu, w etyce, czyli w takim filozoficznym podejściu do norm regulujących życie społeczne. Nie da się przenieść tego myślenia z czasów, kiedy w Polsce wprowadzone były możliwości, prawne możliwości dokonywania aborcji, czasy głęboko zakorzenione w stalinizmie. Od tego czasu my weszliśmy w trochę inny układ, również poprzez wejście w grono krajów Unii Europejskiej. Tutaj też jesteśmy jako państwo zobowiązani, żeby uwzględniać te zapisy, które w tej kwestii pewne wskazówki formułują. Ja nie mówię przenosić, ale no jesteśmy po prostu w innej sytuacji. I trzecia sprawa to jest to, że rzeczywiście ci, którzy namawiają dzisiaj do zmiany ustawodawstwa, która by umożliwiła usuwanie ciąży, tak jak pani podkreśliła, namawiają kobietę do tego, pomagają jej przed aborcją, ale po aborcji ta kobieta dla nich jest bezwartościowa. I ta kobieta właśnie z syndromem poaborcyjnym trafia do różnych poradni, trafia również często do kościoła, do osób, które zajmują się pomocą takim kobietom, które mają problemy po usunięciu ciąży. Więc to też jest nieuczciwe, takie stawianie sprawy. Niby walka o prawo kobiety do usunięcia ciąży, ale nikt już nie mówi o tym, jak tym kobietom, które sobie nie radzą po usunięciu ciąży, jak to zapisać w ustawodawstwie, żeby miały zapewnioną opiekę. Ale to się wiąże również z zapisaniem czego innego w takiej ustawie. Mianowicie kobieta, która się zdecyduje na donoszenie ciąży, urodzenie dziecka, czy z gwałtu, czy dziecka, które jest z racji genetycznych zagrożone jakąś poważną chorobą czy ułomnością, żeby ona miała też opiekę i to kompleksową. Żeby to nie była kobieta, która znajdzie się w gronie tych osób, które protestują, byliśmy tego świadkami w Sejmie, ze swoimi dziećmi, bo nie mają na leczenie, nie mają na podstawowe często stworzenie warunków podstawowych do funkcjonowania w takiej rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne. Oni chcieliby zajmować się tym dzieckiem, ale często nie dają sobie po prostu rady. I to też powinno być zapisane w ustawie. Więc sprowadzanie tutaj zapisu, że wszyscy, którzy złamią taką ustawę, powinni być karani, ja myślę, że przysłania te problemy, o których powinniśmy dyskutować. I po to jest, myślę, ta dyskusja potrzebna, żeby Sejm dyskutował nad ostatecznym rozwiązaniem prawnym, bo to jest ich rola, a my starajmy się zastanawiać, spróbujmy dawać sygnały, co tam powinno się znaleźć, żeby otoczyć opieką każdą kobietę, która stała się matką. Każdą kobietę na każdym etapie bycia matką, na każdym etapie. Żebyśmy nie mówili, aha, urodzi, osiągnęliśmy cel, a później ją zostawiamy z problemem i niech sobie radzi, bo ma męża, ma rodzinę, niech sobie rozwiązuje swoje problemy. Więc takie dyskusje są potrzebne. I ostatnie zdanie co do karalności kobiet.
prawo musi być bardzo elastyczne, jeśli chodzi o ocenę czynu ludzkiego. W prawie moralnym, czy w zasadach moralnych, może inaczej, no trudno mówić o prawie moralnym, w zasadach moralnych obowiązuje to, żebyśmy zawsze brali pod uwagę dobro tego człowieka, który dopuścił się złamania zasady moralnej. Jego dobro. I to jest zasada Chrystusowa, który potrafił się pochylić nad największymi grzesznikami i wcale nie próbował ich w jakikolwiek sposób ukarać, tylko otwierał przed nimi nową perspektywę. Więc ja bym pozostawił to podejście, które jest już w obecnej ustawie. Kobieta sama nie dokonuje aborcji. Jeśli kobieta nie będzie miała możliwości dokonania aborcji w sposób legalny, czyli ci, którzy będą to robić nielegalnie, to są przestępcy. Nie kobieta, tylko ci, którzy dokonują aborcji. Bo karać kobietę i karać dziecko, to myślę, jest najgorsze rozwiązanie. I ono do niczego nie doprowadzi. I to nie jest ani przestroga dla innych, ani próba naprawy kobiety, która jest w takiej trudnej sytuacji. Więc ja myślę, że my tutaj rozpoczęliśmy bardzo trudną dyskusję, ale jak widzimy, jest potrzeba tej dyskusji, rozmawiania. Co my robimy dla tych kobiet, które urodziły dziecko niepełnosprawne, zdecydowały się, ale nie dają sobie po ludzku rady? Co my dla nich robimy? Jakie są zapisy w prawie, które pomagają, mogą pomóc takim kobietom? I dajmy zadanie tym, którzy są za aborcją. Co wy robicie dla tych kobiet, które poszły za waszym rozumowaniem, a znalazły się w sytuacji, której sobie nie radzą i potrzebują pomocy? Co możecie dla takich kobiet zrobić? Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Daniela z Gdańska. Prosimy. Pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam ojca. I właśnie w tej całej dyskusji brakuje mi takiego, tak jak ksiądz profesor powiedział, że no dziecko ma nie tylko matka, ale ma ojca. I uważam, że nawet jeżeli kobieta chce tej aborcji, powinno się spytać ojca, bo to nie jest tylko jej dziecko. To jest dziecko, które poczęło się z jej ciała i wyrzucają gniazda, że niektóre zagryzają i tak dalej. I twierdził, że jeżeli oni mogą, to dlaczego ludzie nie mogą? I tutaj ksiądz profesor tłumaczył, że jest jednak różnica między człowiekiem a zwierzęciem, ale ja uważam, że jest bardzo proste takie wytłumaczenie, bo sama miałam taką rozmowę z tym, który twierdził, że właśnie człowiek jest zwierzęciem, bo to do tego się sprowadza, że jeżeli zwierzęta mogą zabijać, bo to jest takie prawo naturalne, to dlaczego człowiek nie? Po prostu wielu ludzi nie rozumie różnicy między zwierzęciem a człowiekiem. Człowiek ma wolną wolę. Bóg mu dał wolną wolę. Człowiek może powiedzieć tak albo nie. Natomiast zwierzęta mają przez Boga, one właściwie czynią Bożą wolę. Bo jeżeli kot jest kotem, to nie będzie szczekał, tylko będzie miauczał, będzie zabijał myszy, bo taki jest jego instynkt. Jeżeli jest pies, to będzie z kolei szczekał i będzie zupełnie inaczej się odżywiał. Jeżeli tak wyrzuca swoje młode z gniazda, to dlatego, że pełni wolę Bożą w ten sposób, że widzi, poznaje po naturze, że on nie wyżywi tego, bo na przykład jest susza, bo czy inne klęski, tak samo jakieś zwierzę, które ma miod zbyt duży, że jakiś tam zagryza część młodych,
to również się kieruje wolą Bożą. I widzimy, że ptaki mają mały mózg, a przelatują pół świata, i żeby dotrzeć do swoich legowisk, tak samo ryby, czy które przepływają oceany. Nie wiemy dlaczego, no po prostu one pełnią wolę Bożą. A my jako ludzie nie możemy się tym kierować. My mamy wolną wolę i osób nie... Karta, no? Tu, tutaj te kwestie, tak, ja rozumiem, no nie wiem, jak to profesor rozumie, czy się zgadza. Ja to skomentuję, tak, ksiądz profesor. Bardzo dziękuję pani Danielo za pani głos. Szczęść Boże. Dziękujemy, dziękujemy za tę wypowiedź. No, rzeczywiście nie rozmawialiśmy. Tam była mowa o tym, że każde ludzkie życie jest no, w jakimś takim gnieździe różnych relacji, gdzie jest i ojciec, i matka, i najbliższa rodzina. Więc ten proces ochrony ludzkiego życia, doceniania wartości życia każdego, no jest każdy odpowiedzialny. To nie jest tylko matka, która za to życie jest odpowiedzialna, ale też wszyscy, którzy są wokół niej. Rzeczywiście, kiedy mówimy o ojcach odpowiedzialnych za życie, to ta ich odpowiedzialność też za podejmowanie decyzji, no bez wątpienia jest wielka. Czasami w spowiedziach, kiedy przychodzą ludzie na taką rozmowę, chcę powiedzieć jako duszpasterz, często takie spowiedzi zdarzają się, że przychodzą osoby, kobiety, które no właśnie po takich bardzo dramatycznych przeżyciach, czasami po wielu, wielu latach, odzywa się w jakiś głos wspomnień z tego sumienia, które się budzi. I często te osoby, te kobiety o tym mówią. No muszę powiedzieć, że rzadziej zdarza się, że jakiś mężczyzna, jakiś ojciec przychodzi po wielu latach, wyznaje swoją winę, że kiedyś przyczynił się do tego, że komuś doradzał do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Więc to się zdarza rzeczywiście rzadziej. Ale to pokazuje jeszcze jedno, bo my dzisiaj rozmawiamy, no temat wszedł siłą rzeczy, tak się oczekiwaliśmy z księdzem Janem, że będziemy rozmawiać na pewno o przerywaniu ciąży, dlatego że to w tym momencie jest bardzo takie kluczowe. Ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że my chcieliśmy, żebyśmy mieli wyczucie ogólne na temat wartości w ogóle ludzkiego życia. Na wszystkich jego poziomach, we wszystkich okolicznościach, które nas spotykają. Dlatego, że jeżeli znowu ograniczymy naszą dyskusję do tego no, bardzo ważnego momentu przed narodzeniem, no to może nam grozić swego rodzaju no, taka jednostronność, taki zarzut, że koncentrujemy się na jakimś jednym tylko etapie naszego życia. Natomiast raz jeszcze no, nauka Kościoła, Ewangelia, mówi o szacunku dla ludzkiego życia na wszystkich jego etapach. Więc ja no tak bardzo, bardzo mocno to podkreślam, bo wtedy, jeżeli będziemy mówili o tym, że ten nasz szacunek dla ludzkiego życia, wartość ludzkiego życia w naszych oczach jest tak ważna, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach znajduje się dany człowiek, to wtedy kultura przyjmowania życia będzie wyższa. Będzie większa wrażliwość, czy to kobiet, czy mężczyzn, no każdego z nas. Będziemy po prostu bardziej wyczuleni na to, żeby stwarzać przestrzeń dla ludzkiego życia w tych miejscach, w których żyjemy. Więc to tak bardzo, bardzo ogólnie do tego chciałbym się odnieść. I druga rzecz, no wracając do tego prawa naturalnego, no, kiedyś trzeba będzie może jakąś taką dyskusję, rozmowy niedokończone na ten temat poprowadzić, jak rozumiemy prawo naturalne. Bo rzeczywiście, ale całkowicie się z panią zgadzam, że w stosunku do nas ludzi wolna wola i rozum to są te dwie rzeczywistości, których nie posiadają zwierzęta. My nie idziemy, no tak wierzymy i takie jest nasze doświadczenie. Nie chcielibyśmy być postrzegani jako tylko istoty, które idą za instynktem, za zaspokajaniem swoich potrzeb, że jesteśmy niewolnikami tylko i wyłącznie jakichś popędów, które są w nas, tylko my chcemy siebie traktować jako istoty, które używają rozumu i wolnej woli do podejmowania naszych decyzji i to stanowi o naszej godności.
przez to jesteśmy podobni też do Pana Boga, że ten dar od Niego otrzymaliśmy. Jest to prawo naturalne, czy prawo natury jest wokół nas, ale człowiek wykracza poza te prawo natury, dlatego że posiada te dary, które Pan Bóg nam daje. No więc tak, rzeczywiście ta wolność człowieka, którą otrzymaliśmy w darze od Pana Boga, no to ona ostatecznie sprawia, że dzisiaj dyskutujemy o takiej kwestii, że człowiek ma w sobie wolność do tego, żeby zniszczyć drugiego człowieka. Ma w sobie no, taką zdolność, że może drugiego człowieka zaszkodzić mu, może go wręcz zabić, zwłaszcza tego człowieka, który jest niewinny, który jest słaby. Do tego człowiek jest zdolny i wiemy, że były systemy, w których ludzie naprawdę swoją wolność wykorzystywali dla bestialskich czynów, a chcielibyśmy tego uniknąć, chcielibyśmy tworzyć taką kulturę, taką przestrzeń, taką cywilizację, w której życie ludzkie byłoby szanowane na wszystkich jego etapach. Jak to konkretnie ma wyglądać? Jakimi narzędziami się będziemy posługiwać, aby to się stało? No to jest, na ten temat właśnie rozmawiamy i raz jeszcze wrócę do tego, że jestem przekonany, że nasze wychowanie, nasza wrażliwość bycia człowiekiem, który szanuje życie drugiego człowieka, troszczy się o tego drugiego człowieka, zwłaszcza wtedy, kiedy jest słaby. To jest to pozytywne mówienie, to jest to pozytywne nastawienie do wartości ludzkiego życia. Jeżeli udałoby nam się w taką atmosferę szacunku dla ludzkiego życia tworzyć w różny sposób, w różnych płaszczyznach, w różnych obszarach, wtedy ta nasza dyskusja być może byłaby już zupełnie niepotrzebna nawet, bo życie samo ustanawiałoby prawa, które będą chroniły tych, którzy najbardziej naszej ochrony i potrzeby, takiej troski potrzebują. Dziękuję. Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam serdecznie kochanego ojca Grzegorza i zaproszonych gości. Dziękujemy. Marcin z Morąga. Temat bardzo piękny, ale bardzo ciężki. Ciężki dlatego, bo życie troszkę bardziej, Bóg przede wszystkim troszkę bardziej nas doświadczył. Może dlatego tak zacznę. Padły takie piękne słowa mówiące o konstytucji, która ma chronić życie. Mi się wydaje i z tego, co zaobserwowałem i z tego, co nas w życiu spotkało, że nie do końca ta konstytucja chroni to ludzkie życie. A dlaczego? Bo kobieta, która jest w stanie błogosławionym i w momencie, gdy okazuje się, że jej życiu coś zagraża życiu dziecka, no, ciężko to przyznać i ciężko może powiedzieć głośno, ale lekarze sami namawiają do aborcji. To jest naprawdę okrutne. Ale tak jest. Tak jest, bo nas to spotkało. Jestem ojcem trójki dzieci żyjących, a na pochówek, no nie czekamy, bo takie słowo przyszło mi do głowy, ale jesteśmy przed pochówkiem czwartego naszego dziecka. No i lekarze sami namawiają, bo w momencie, gdy kobieta się dowiaduje, że serduszko dziecka nie bije, no to polecają na przykład potocznie nazywaną skrobankę, czyli łyżeczkowanie. Dla mnie i dla nas łączy się to już jednoznacznie z brakiem szacunku do życia, z brakiem szacunku, bo jest to coś okrutnego. Lekarze praktycznie nie mówią o tym, że po takich sytuacjach, gdy jeszcze ciąża jest wczesna, może gdy jest późniejsza, może jest inaczej, ale gdy jest jeszcze wczesna ta ciąża, nie wiem, czy do trzeciego, do czwartego miesiąca życia, organizm może się sam oczyścić. O tym się praktycznie nie mówi. Później tak samo nie mówi się o godnym pochówku, że rodzice, że matka, że kobieta ma prawo do godnego pochówku, nie zważając, nie patrząc na to, w jakim okresie już ciąży była. O tym się nie mówi. To też świadczy o tym, o braku szacunku do ludzkiego życia. I zeszliśmy jeszcze na ten temat karalności. Ja tylko tak krótko nadmienię, że to chyba nie jest do końca takie złe, ale nie mam tu na myśli karać kobiety. Nie, tylko może właśnie bardziej może to by dotkło służbę zdrowia, może lekarzy, tak bym powiedział. Nie byłoby może wtedy tego namawiania takiego
do kobiety, że ma pani prawo zabić i nie są rozpatrywane jakieś inne wyjścia z tej sytuacji. Jest po prostu podejście takie z automatu, bo u nas tak było, przypuśćmy. Jutro pani się zgłosi na rano, nadczo, zrobimy to i tu. Zabieg bolesny, ale pod znieczuleniem. No to naprawdę to świadczy po prostu o braku szacunku do życia ludzkiego, w tym wypadku do życia nienarodzonego. A jeszcze taka sprawa bardzo, bardzo ciężka, bo nie, ostatnio nawet o tym myślałem i się z żoną rozmawiałem. Z ciążami pozamacicznymi, ciężki temat. Czy tutaj po prostu też to się zalicza do jakiejś, nie do jakiejś, ale do tej właśnie aborcji, do mordowania dzieci, bo w momencie, gdy są takie przypadki, w rodzinie też mieliśmy, no to kobiety kieruje się do szpitala na trzy czy ile tam dni, robią to, co robią. Nie wiem, jak na to patrzeć. Trudno tylko komukolwiek coś doradzić, coś powiedzieć, bo to każdy przypadek, bym powiedział, może jest indywidualny, chociaż zawsze musimy pamiętać o tym piątym przykazaniu. Nie zabijaj, wyraźnie mówi. A co do dzieci z gwałtu, wiem tylko tyle, jako ojciec już czwórki dzieci, że jeżeli coś takiego by mnie spotkało, no to jest sprawa bardzo straszna, okrutna. Ale ja nigdy bym nie pozwolił na to, aby moja żona była po prostu, czy chciałaby usunąć dziecko z gwałtu. No nigdy bym na to nie pozwolił. Tak patrzę na te sprawy. No jeszcze tak mi się pojawił temat sterylizacji, ale może to jest za bardzo już za szeroki temat. Może kiedy indziej. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać za tą audycję i proszę o to rozwiązanie, o rozwinięcie jeszcze tej sprawy ciąży pozamacicznej. Bo to też podejście do życia ludzkiego. Szczęść Boże, ojcze Grzegorzu. Szczęść Boże, kochani goście. Panie Marcinie, szczęść Boże, pozdrowienia dla małżonki. Bóg zapłać za wszystko. Z Panem Bogiem. Panie Marcinie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Bardzo ciekawe myśli. Sądzę, że pan daje tutaj dowód, jak można, posługując się rozumem, odwołując się do prawa naturalnego, potrafić, można konstruować naprawdę bardzo sensowne problemy, które nie są tylko teoretycznymi rozważaniami, ale wprost odnoszą się do praktyki, do życia, do doświadczenia. I gratuluję panu, że pan tak naprawdę potrafi podejść z tą zdroworozsądkową mądrością i swoim rozumem starać się objąć te trudne problemy. Ja krótko się do nich ustosunkuję. Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem o naszej obecnej konstytucji i to, jaki jest tam zapis. Otóż ochrona ze strony państwa według artykułu 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku obejmuje nie prawo do życia, podkreślmy to, nie prawo do życia, tylko prawo do ochrony życia. A to naprawdę są dwie różne kwestie. To, że prawo powinno być, życie powinno być chronione, to jest prawo naturalne, ale przed tym prawem naturalnym trzeba postawić to prawo Boże. I myślę, że tutaj trzeba byłoby pomyśleć na przyszłość. Konstytucja ma chronić życie, a nie chronić prawo do życia. I ten zapis naprawdę mógłby bardzo dużo zmienić. Natomiast tak jak pan powiedział, podając przykłady, w tej chwili, ja już tu nie przytaczam, było też orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku i pewne uściślenia tam zostały podane w wyroku. Ja nie chcę wchodzić w te spory prawne, dlatego powiem tak, że filozofia konstytucji, czyli tego zapisu podstawowego prawa, naprawdę przechodzi później w sposób formułowania praw ustawowych, które regulują również prawo
chroniące życie ludzkie. I tutaj mamy bardzo ważną lekcję do odrobienia na przyszłość i trzeba już o tym myśleć dzisiaj. Druga rzecz. Gwałt. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z profesorów naszego uniwersytetu, którego ta sprawa gwałtu tak bolała. Myślał sam o tym wreszcie. W rozmowie z jednym z prawników usłyszał taką argumentację, która do niego przemówiła, że gwałt, czyli jakieś przestępstwo, powiedzmy, że gwałciciel pójdzie nawet do więzienia, chociaż okazuje się, że tutaj sądy są bardzo łagodne w wydawaniu wyroków, ale najbardziej ukarane zostaje dziecko, bo tu już nie ma, czy to dziecko jest chore, czy zdrowe, tylko z gwałtu, czyli największą karę, bo karę śmierci otrzymuje dziecko, niewinne. No to tak skonstruowane prawo no, łamie wszystkie możliwe zasady prawa naturalnego, prawa Bożego i każdego prawa, które ma służyć zdrowemu społeczeństwu. Natomiast co do ciąży pozamacicznej, tutaj też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale przyjmijmy taką generalną zasadę, że w takich sytuacjach, które mają czysto medyczne uwarunkowania, decyduje lekarz i to nie najczęściej nie jeden lekarz, tylko całe konsylium, które podejmuje decyzję o procedowaniu leczenia, czyli określa, jaką metodą, na jakich etapach, jakich użyć metod. Więc tutaj w takim wypadku można generalnie powiedzieć, że my, przypuszczam, że tak też lekarze argumentują, że w tym wypadku chodzi o to, że taka ciąża nie ma szans rozwinięcia się i naturalnego porodu, więc to jest ratowanie matki. Pytanie, w jaki sposób, na jakim etapie przeprowadzić ingerencję, to już jest sprawa wyboru lekarza. I najczęściej są to procedury, które są określone w takich sytuacjach i być może on nawet nie musi podejmować jakichś osobistych decyzji, po prostu tę procedurę stosuje, która jest określona bardzo dokładnie, jaką metodą, na jakim etapie ingerować w taką ciążę. Dlatego ja bym tutaj zostawił już opiece lekarzy, a matka w takich sytuacjach no, musi też poddać się całkowicie decyzji lekarzy i miejmy nadzieję, że wypracowane procedury pomogą jej no, ochronić swoje zdrowie i w takich sytuacjach nikt nie rozpatruje ani winy moralnej, ani odpowiedzialności karnoprawnej. I ostatnia rzecz. Tu wybrzmiało z pana wypowiedzi coś takiego, że gdyby było takie naprawdę zdrowe społeczeństwo, to nie potrzebowalibyśmy prawa, bo wystarczyłaby moralność i zapisy dekalogu, prawda? Nie zabijaj, koniec. Nie rozpatrujemy żadnych tutaj uwarunkowań. Nie zabijaj, sprawa jest jasna. Niestety moralność to jest indywidualna sprawa każdego z nas, a życie społeczne niesie tyle sytuacji, gdzie trzeba zaingerować jakimś przepisem, że to prawo będzie cały czas niedoskonałe, trzeba je udoskonalać, będzie ewoluować, ale my też módlmy się o to, żeby to prawo, które będzie ustanawiane, prawo ludzkie, uwzględniało prawo Boga. I myślę, że wtedy będziemy mieć naprawdę zdrowe prawo i zdrowe społeczeństwo. Proszę bardzo, Radio Maria. Irena z Koszalina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ten właśnie kontekst, o którym wspomniał ksiądz doktor, kontekst wartości ludzkiego życia, to właśnie od początku życia w rodzinie każdego dziecka zaczyna się temat, bo
Po pierwsze, no, każde dziecko ma prawo do posiadania ojca i matki, ale również ojciec i matka ma obowiązek dbać o to, żeby to dziecko miało dzieciństwo. Może od razu do przykładu pójdę. To jest bardzo, bardzo przykre i bardzo krzywdzące, jeśli dziecku kupujemy laleczkę, nie taką, jak, o jakiej pamiętamy z dzieciństwa, że była to, że było to dziecko, był to dziedziuś, dziewczynka brała laleczkę do ręki, ubierała ją i bawiła się nią. I to było przygotowanie dziecka do macierzyństwa. I tu rodził się szacunek do życia i rola kobiety. Jak widzę dziewczynki, które bawią się czymś, co trudno nazwać lalką, bo jest to jakiś otwór, bo wymalowane paznokcie, wyszantrapiona, wymalowana twarz. Oczywiście jest dostęp do bielizny. Tą bieliznę można zdjąć. To nie jest dziecko. Ta lalka, którą bawi się dziewczynka, to jest kobieta, która jest gotowa do seksu. I tu właśnie ksiądz Oko ma rację w ostatniej wypowiedzi, że seks to nie zabawa. I nie dotyczy to tylko dziewczynki. Dotyczy to również chłopca, który wychowuje się w domu i patrzy na tą lalkę. No i widzi, że ta dziewczynka, ta laleczka, to nie laleczka, tylko jakaś gotowa do różnych innych celów maskotka. I to o zgrozo rodzice dają do ręki dziecku. Trudno jest nawet kupić porządną lalkę. U mnie w rodzinie wyszukały matki swoje lalki z dzieciństwa, żeby dać dziecku zabawkę taką, jak należy. Więc tu się zaczyna szacunek do życia poprzez szacunek do własnego dziecka, żeby mu dać taką przyszłość i tak ukształtować kobietę i mężczyznę, żeby w przyszłości mogli dać życie godne swojemu dziecku. A to jest ten kontekst, może poprzestanę drugi kontekst, bardzo ważny. To jest to takie dogadanie dziecku również na etapie takiego codziennego życia, kiedy ono musi spróbować wszystkiego. Tu już wracam do odpowiedzialności rodzicielskiej i państwowej. Co się znajduje na półkach? O tym mówiła doktor z kolei Krupa. Przecież te wszystkie, tu już nie tylko chodzi o dopalacze i narkotyki, wiadomo, to jest zabranione, ale jakim prawem na półkach leżą trujące napoje energetyzujące? To wszystko niszczy dziecku wątrobę, mózg, nerki, niszczy cały organizm. I potem jak taki człowiek ma się odnaleźć w życiu, jak on sobie poradzi z decyzjami, jeśli jego mózg już jest nadwyrężony. No jeśli on jest chory i potem co? Będziemy mieli społeczeństwo, połowę społeczeństwa w szpitalach. Jak my tych ludzi uratujemy? To jest ogromny kontekst właśnie szacunku do życia, a prawo, które właśnie ustawia na baczność te wszystkie poczynania, to jest prawo Boga, nie zabijaj. To tyle, bardzo dziękuję. No, to jest takie moje skromne pytanie na temat wartości życia. Dziękujemy z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Ireno. No, to, co Pani powiedziała, jest takim podsumowaniem chyba też naszej rozmowy. Ja mówię o nim. Zależało nam na tym, żeby pokazać, że wartości życia uczymy się w naszych środowiskach, w rodzinie. I to, o czym Pani mówiła, że już małe dziecko można nauczyć pewnego szacunku dla drugiego człowieka, dla drugiej osoby, dla osoby słabszej. Tego nauczymy dzieci w różny sposób, czy to przez zabawki, o których Pani mówiła, one też mogą różną rolę spełniać, ale też poprzez takie codzienne, zwyczajne decyzje, zachowania nasze w domu, czy sobie nawzajem okazujemy szacunek, czy też nie. Czy też w domu traktujemy siebie
no, z taką wielką troską, odpowiedzialnością, czy też raczej dziecko słyszy wyzwiska i kłótnie, i spory, i te brak szacunku w domu, no to są wszystko wzorce, które później są powielane. I kiedy chcemy no, w taki sposób odpowiedzialny wychowywać, że no, to nasze przyszłe potomstwo, to myślę, że ten wzór naszego, w jaki sposób my do siebie nawzajem odnosimy się, to będzie miało być może wpływ na decyzję tego dziecka w przyszłości, też na stosunku do innych ludzi. Ja, tak odwołując się znowu do tego dokumentu, do którego już kilka razy tutaj jakoś ten dokument przywoływałem, to Evangelium Vitae, tam jest taka bardzo istotna myśl papieża, że właśnie ten szacunek dla życia albo brak szacunku dla życia, niszczenie życia nienarodzonych dzieci, ale też opieki wobec starszych na przykład, to znaczy dramat polega na tym, że te decyzje zapadają właśnie w rodzinie. Rodzina, która ma być takim sanktuarium życia i troski o życie, staje się miejscem, w którym podejmowane są decyzje przeciwko życiu. Więc to jest taki bardzo mocny element, że każde przerwanie ciąży, każda brak troski o starszych, czy takich decyzji, no to wszystko się dzieje w rodzinie i osłabia więzi rodzinne, więc to o tym chcę powiedzieć. Więc no, nasza odpowiedzialność za to, czy będą na świat przychodziły dzieci, czy ta przestrzeń dla tych nowych, no, dla tego nowego pokolenia będzie rosła, zaczyna się już w tym momencie, kiedy wychowujemy dzieci i to, no, to jest dokładnie to, o czym pani mówiła i myślę, że to jest takie bardzo istotne, że w całym procesie od poszukiwania wartości ludzkiego życia, wychowanie, kształtowanie sumienia, kształtowanie naszej wrażliwości zaczyna się już w rodzinie, zaczyna się w dzieciństwie i myślę, że cała nasza dyskusja, no ona zmierza do tego, że prawo jest bardzo ważne, ustanawiane prawa chronią ludzkie życie, ale to, w jaki sposób my bardzo osobiście będziemy do tego podchodzić, w jaki sposób będziemy wychowywać nasze dzieci w takim duchu no, poszanowania dla ludzkiego życia, to jest bardzo istotne. Powiedziałbym nawet, zaryzykuję taką tezę, niech to będzie taka pod refleksję nocną, że to jest istotniejsze dla nas chrześcijan, właśnie to wychowanie dzieci, przekazywanie szacunku dla życia, aniżeli nawet ustanawianie najmądrzejszych, najbardziej sprawiedliwych praw. Dziękuję bardzo, bo to już też i nasze podsumowanie. To był głos księdza profesora Zenona Hanasa i teraz ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Tak, dzieci potrzebują miłości, szczególnie wtedy, gdy na nią nie zasługują. I ja myślę, że to jest odpowiedź dla tych, którzy uważają, że niektóre dzieci nie zasługują na miłość. I właśnie te dzieci